W audycji Kwadrans z historią. Dzień dobry, mówi Państwu Robert Dżemba. Witam serdecznie w okresie poświątecznym i tak zastanawiałem się nad tematem dzisiejszej audycji i stwierdziłem, że trzeba poruszyć temat cmentarza wojennego, bo w sumie o historii tego miejsca nie miałem okazji jeszcze opowiadać, a jest ku temu także no, smutna okazja związana z wandalizmem, który tam na tym cmentarzu się odbył. Słów proszę Państwa brak, po prostu ja byłem tam w momencie, w którym otrzymałem zgłoszenie o, o tej sytuacji i spoglądanie na tę jedną wyrwaną tablicę i pozostałe tam od strony Sybiraków te puste pola no, człowiekowi wydaje się, że w tych czasach tego rodzaju elementy nikomu się do niczego nie przydadzą, a jednak ludzka chciwość i bezmyślność, jak widać, nie ma dalej granic. Jeszcze nie osiągnęliśmy tego wszystkiego. Tak więc zniknęło osiem piastowskich orłów i dwie gwiazdy. Ten jeden orzeł został zabezpieczony. I raczej wątpliwe, żeby udało się to odzyskać. Wykonanie tego na nowo tanie nie będzie. Proszę państwa, odpowiedzialność za cmentarze wojenne spoczywa zgodnie z konwencją genewską na lokalnej społeczności, na nas. Oczywiście na władzach państwowych, ale władze państwowe zgodnie z przepisami przerzucają to i prawidłowo na lokalną społeczność, która o krwawych walkach, o bitwach powinna o bohaterach, którzy w nich polegli, pamiętać i traktować ich z należną czcią. No więc my chyba nie do końca to, proszę Państwa, realizujemy tak, jak należy. Na tym cmentarzu już dawno powinien być monitoring bo od czasu do czasu dochodzi tam do różnego rodzaju jakichś dziwnych wypadków i widać skusiliśmy los. Takie jest moje zdanie. Mam nadzieję, że się to zmieni. Ale proszę Państwa, o historii cmentarza e, dzisiaj, jeżeli idzie o walki o około, Obrzych, około, zresztą ostatnią rocznicę obchodziliśmy e, tego wydarzenia. Zmarłych chowano proszę Państwa jeszcze w czasie walk albo tuż po walkach, najczęściej w pojedynczych grobach, tak, towarzysze broni ich chowali, wystawiając jednocześnie tabliczkę. Niektórzy niestety byli chowani w bezimiennych grobach, bo nie znano danych żołnierza, albo też te dane po latach się zacierały. To, to jest jeden przypadek grobów. Nie wszyscy zostali pochowani. Część z żołnierzy, wbrew temu co się pisze, chowano w okresie późniejszym, w okresie polskiej administracji, albo też zaczęto już chować tych żołnierzy w związku ze stanem ich rozkładu, bądź też ze względu na ograbienie i brak symboliki, bądź też na inne powody, proszę Państwa, w związku z umundurowaniem, czy też odnalezienie tych ciał w wypadkach. I tak dalej, i tak dalej. Na przykład ciało żołnierza, na którego zawalił się na przykład dom. Chowano ich w grobach zbiorowych. Te groby najczęściej były wykopywane. Były, były na to wykorzystywane leje, tam rzucano ciała. I taki e, najbardziej radykalny przypadek e, polskich żołnierzy to wtedy, gdy z leja m, przy ulicy Solnej przy dzisiejszym Regionalnym Centrum Kultury wyciągnięto te szczątki i pochowano w pomniku żołnierzy, pod pomnikiem żołnierzy Armii Radzieckiej. To jest taki najbardziej radykalny przypadek i potem, gdy ten pomnik likwidowano w momencie budowy RCK-u yy, i te szczątki chciano pochować jako żołnierzy Armii radzieckich. ja proszę Państwa, wtedy protestowałem i udało się. Yy, przebadać te, te szczątki Andrzej Ossowskiej i badał, wyszło na to, że tam są żołnierze polski, że Polscy, że to są żołnierze, szczątki żołnierzy polskich też, między innymi. Ech, e, tak więc ta, tak to wyglądało wbrew przeróżnym twierdzeniom. E, po wojnie odbywały się schumacje jedna albo dwie, na które zgodnie z prawem wydano pozwolenie i wiele ekshumacji nielegalnych, po które przyjeżdżano po te ciała i w ogóle nikt się tym nie przejmował, zabierano te ciała wbrew obowiązującej wówczas ustawie, a proszę Państwa, obowiązywała ustawa z 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych, jeszcze podpisana przez władze polskie. Więc ona wyraźnie stanowiła, w jaki sposób tworzyło się i cmentarze, w jaki sposób dokonywało się ekshumacji grobów wojennych. Pierwsza ekshumacja taka duża nastąpiła w październiku 1945 roku, gdzie wykopano ciała żołnierzy radzieckich. I polskich, i pochowano je na cmentarzyku u stóp latarni morskiej, gdzie latarnia morska została wykonana jako pomnik pamięci Wielkiej Wojny Ojczyźnianej lat 41-45. Zresztą ostatni sztandar Armii Czerwonej ściągamy, ostatni emblemat z tego pomnika będziemy ściągać. Miasto, jak Państwo wiecie, wykonuje działania w tym zakresie. I potem na kilka lat o tych poległych zapomniano. Tak jakby z problemem się uporano, a wszystkich w ogóle, jakich tam znaleziono jeszcze ciałach, w ogóle chowano jako y, żołnierzy armii niemieckiej. Nawet nie patrzono w wielu przypadkach, że były to ciała ograbione doszczętnie, proszę Państwa, to wstyd, ale tak było. No. Co tu dużo mówić. I przypomniano sobie o tym dopiero w roku 1948, kiedy zapadła y, decyzja y, o, o utworzeniu jakiegoś cmentarza. I wtedy przeprowadzono wielką akcję ekshumacyjną w 1948 roku. Tylko, że proszę Państwa, duża część informacji o tych żołnierzach, których ekshumowano, już była zatarta. Nie można było odtworzyć tych, 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 tych danych. I zachowały się... Protokoły. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że się zachowały, bo protokoły z tych eksumacji są zapisane w księdze poległych przez doktora Hieronima Kroczyńskiego jako znajdujące się w Muzeum Oręża Polskiego. Próbowałem odtworzyć te protokoły, ale ich nie ma. Na pewno nie w Muzeum Oręża Polskiego. I w wielu przypadkach w tych protokołach znajduje się zapis nieznany albo nieznani a.p. bez trum.w.rosk. Czyli nieznani... Armia Polska bez trumny w rozkładzie. W stanie, który w żaden sposób nie pozwalał na identyfikację tych żołnierzy. I proszę Państwa, brano ich i jak sięgam, to chyba to się nazywała ulica 6 Dywizji, to była ulica Szosowa. Niemniej jednak chowano tych żołnierzy przy części cmentarza komunalnego przy obecnej ulicy 6 Dywizji. Wówczas to było zieleniowo. Ta część kobrzegu nazywała się przed wojną Karlsbergiem. I tam faktycznie również znajdował się cmentarz. Jedna z y, y, mieszkanek kobrzegu pokazywała mi zdjęcie, że tych y, obywateli niemieckich chowano niżej, czyli uporządkowano w jakiś sposób ten cmentarz, tak się wydaje. A potem w, już w grobach właściwych chowano tam Polaków. A na tej części wschodniej tego cmentarza zaczęto właśnie chować żołnierzy schumowanych w 1948 roku. Y, około 800 tych żołnierzy w 48 roku ekshumowano. Potem w latach 50., jeszcze w latach 60 też odbywały się ekshumacje. W dużej części to już spoza Koobrzęgu, bo ci żołnierze ginęli także poza Koobrzękiem, a także byli chowani w różnych miejscowościach. I proszę Państwa, Ostatni taki, taki, taki dość duży i symboliczny grób to był ten spod latarni morskiej, przy czym dwa pojedyncze groby planowano przenieść nieco bliżej niż do cmentarza na Zieleniewie, a chciano je pochować przy pomniku za ślubim. W kwietniu 1963 roku odbyły się te ekshumacje, a planowano, że te dwa groby tam zostaną tak, tak, chyba tak jak tam zniczę. Taki był plan. Zrezygnowano z tego planu ostatecznie i, i wszystkie groby zostały ponownie ekshumowane i znaczy ci żołnierze ponownie ekshumowani i przeniesieni na ten cmentarz. A w latach 58-63 rozpoczęto. E, urządzanie tego cmentarza. Autorem tej formy artystycznej był Wiktor Tolkien. Ten sam artysta, on zmarł, proszę Państwa, w roku 2013. Ten sam, który jest autorem pomnika Zaślupi. Proszę Państwa, i, i, i co się okazało? No, po pierwsze okazało się, że tam nie było wszystkich nazwisk tych, którzy polegli, wykonano wiele błędów. No, no bo niestety, skoro nie przeprowadzono prze, po wojnie żadnej ewidencji, proszę Państwa, nie przyłożono się w żaden sposób, do tego, to jest wstyd. No to, to taka była tego yy, konsekwencja. Co więcej, proszę Państwa, robiono to w ten sposób i my to wiemy dzięki temu, że w 2016 roku zostaliśmy poinformowani, że na budowie domku jednorodzinnego jest właśnie płyta z tego cmentarza. I udało się ją zachować. Dzięki temu wiemy, że chowano tych żołnierzy jako bezimiennych, jako NN. Czyli na przykład była lista tam czterech, pięciu żołnierzy, a pozostali to nieznani, bo nie ustalono danych, nie pofatygowano się do tego. Proszę Państwa, to jest wyrzut sumienia w historii kołbrzegu. I to nie jedyny, który pokazuje, jak tutaj nad parcentą działaliśmy bezmyślnie i w sposób nieprofesjonalny, jeżeli chodzi o historię. Jako zabytki, gdy nam rozbierano batardo, gdy rozbierano szaniec kamienny i dalej dzisiaj robimy to samo, tak samo z cmentarzem wojennym, proszę Państwa, bo, bo. przecież obowiązywała wówczas podpisana konwencja z 1932 roku przez prezydenta Ignace, Ignacego Mościckiego. Konwencja genewska o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych z 27 lipca 29 roku. I artykuł 3 i 4 wyraźnie mówi, w jaki sposób należy postępować z poległymi. O jeńcach wojennych już nie wspomnę, czy, 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 czy poległych, tak? Ustalenie tożsamości poległych powinno być możliwe w każdym czasie, bez względu na to, jak rozproszone są groby. Nie zadbaliśmy o te groby. Co więcej, proszę Państwa, gdy tak, to no, przez trzy lata nie sporządziliśmy tej dokumentacji. Natomiast gdy sporządzano cmentarz wojenny, obowiązywała już nowa konwencja genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych z 12 sierpnia 1949 i artykuł 17 jednoznacznie stanowił, proszę Państwa, że żo żołnierz ma prawo do pojedynczego grobu i tabliczki. Gdy tymczasem w Koobręgu w ten sposób nie postępowano. To nie są pojedyncze groby. I nie ma tam tabliczek. Jeżeli, bo, bo trzeba proszę Państwa wiedzieć, że nie tylko zlekceważono obowiązujące przepisy, to również należy pamiętać, że nie postępowano tak z armią przeciwnika, tylko z własną armią na tym cmentarzu wojennym. I tego się nie mówi, tego w historii cmentarza Państwo nie znajdziecie. Hieronim Krozieński wspomina o tym w jednym miejscu, jedynie wzmiankując Yy, nie mówiąc o naruszeniu przepisów poza konwencją genewską i jak one były naruszane, w Kronice Kołobrzegu. Tam wspomina. O ile wsp pamiętam, w Księdze Poległych chyba tego, proszę państwa, yy, nie ma. Yy. Przystąpiono w latach 1970-1970 80 do zmian na tym cmentarzu. Zdano sobie przede wszystkim sprawę z tego i, i, i środowiska kombatanckie bardzo mocno krytykowały ten fakt. Przystąpiono do szerokiej akcji związanej z poszukiwaniem tych, tych, tych poległych i ustalenia ich danych. Ja Państwu mówiłem o tym, że była ta zaginiona kartoteka w Muzeum Oręża Polskiego, której mamy. My niewiele tych informacji mamy. Mogę Państwu powiedzieć, że przystąpiłem do opracowywania tych kwestii i my jako Muzeum Oręża Polskiego ten fakt chcemy z powrotem zmienić. Bo odpowiadamy za historią przed społeczeństwem odpowiadamy za naszych poległych informacje o nich zawarte, które w sposób pewien powinny być uporządkowane. I z 1979 roku tutaj, proszę Państwa, tak wygląd wygląda opracowanie tego cmentarza wojennego. ona na przykład tak to wygląda. Wyglądają, to pokażę te płyty. To jest takie opracowanie odręczne i powstało powstanie maszynowe. Opracowanie maszynowe ze względu na to, że przystąpiono do zmiany, poprawiono błędy, mnóstwo błędów w, nazwisk, w nazwiskach, dołożono około 200 osób, które, których jako, jako poległych znowuż ustalono, ze środowiskiem kombatanckim się kontaktowano i do 1988 roku powstała nowa aranżacja tego cmentarza. Ale proszę Państwa, to nie jest tak. Oczywiście pozostawiono tam, gdzie była pewność, że zmarli są pochowani, tam ich nazwiska na tablicach pozostawiono. Ale dołożono, te, te, dołożono tych nazwisk. Choć przecież groby były bezimienne, więc dalej nie wiadomo, kto tam spoczywa. I ja, proszę Państwa, e, policzyłem te, 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 te groby, które są wykazane tutaj w wykazie to jest 1249 polskich nazwisk. Księga poległych, którą ma Kroczyński i która w dużej części pokazuje, zawiera, proszę Państwa, tych nazwisk 1400, przy czym poległych zmarłych z ran bądź w wypadkach 1323, Zaginionych 77. Tak to, proszę Państwa, wynika z moich obliczeń. Przy czym e, są różne opisy, na przykład e, żołnierz Borowski dostał się do niewoli i nie wrócił, na przykład informacja. E, żołnierz Matycki Lesław e, nie wrócił e, do domu, więc uznano, że zmarł. I na przykład ten żołnierz nie ma upamiętnienia. Tałdykin, pilot, rozbił się pod pouczynem pod zdrojem, ale zaliczono go do poległych na przykład w walkach około brzeg i jest upamiętniony na płytach. Nie, nie, nie wszyscy żołnierze są, tak jak mówię, upamiętnieni, proszę Państwa. W dodatku podczas tworzenia tego cmentarza wtórnego artyście Zygmuntowi Wójkowi dano wolną rękę, on dołożył tych ten, ta nazwiska ładnie ułożył, zostawiono również wolne miejsca pod na tablicach, gdzie te nazwiska są dodawane. Proszę Państwa, i tak wygląda tworzenie cmentarza wojennego w brzegu. Tak więc jest to niestety nasz wyrzut sumienia że w ten sposób postąpiono z poległymi w walkach około brzeg. I do tej pory jest to nieuregulowane, bo przecież ci żołnierze, którzy byli chowani w 2009 roku, miasto się nie pofatygowało i tablica, która jest to, dalej mówi o żołnierzach NN. Nawet nie podano narodowości tych żołnierzy. Nie pofatygowano się o żaden jakiś opis, proszę Państwa. No tak, tak ta nekropolia została stworzona. Mówię to trochę w emocjach, bo jest to w ogóle niezrozumiałe. I na koniec odkrywamy, że my Proszę Państwa, nie mamy dokumentacji. Przez lata tworzonej, rozmowy z rodzinami, wywiady, analizy, które były realizowane i nic się z tego nie zachowało. I my, proszę Państwa, chcemy zrobić to od nowa, przystępujemy do tego działania bardzo szeroko i to, co ja robię, to jest, proszę Państwa, tylko przyczynek do tego. Ta akcja będzie poszerzana i będziemy o tym informowali. Mam nadzieję, że z powodzeniem. W kwadransie z historią. A na dziś to tyle. Ja zapraszam na kolejne nasze spotkanie. Przed Majówką. Już za tydzień w Radio Kołbrzyk i w telewizji kablowej Kołbrzyk.